Punkt czwarty. Sprawozdanie z prac zarządu i projekt tytułu uchwały. Projekt uchwały zarządu w sprawie projektu planu wydatków rzeczowo-finansowych na rok 2014. Paragraf pierwszy. Uchwala się projekt planu wydatków rzeczowo-finansowych na rok 2014. Kiedy udało się to na jedno do dzisiejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała w formie wniosku podjęcia. Dane do projektu budżetu na rok 2014. Wydatki bieżące. Dział 750, rozdział 750-22. Kategoria zadania. Zadanie własne, gminne, własne. Wyszczególnienie. Składki na ubezpieczenia społeczne 1250 zł. Składki na fundusz pracy 200 zł. Wynagrodzenia bezosobowe 7200 zł. Zakup materiałów wyposażenia 5450 zł. Zakup energii 7500 zł. Zakup usług remontowych 1000 zł. Zakup usług pozostałych 8000 zł. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0 zł. W zakresie ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2000 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 200 zł. Podróże służbowe krajowe 700 zł. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500 zł. Całkowita kwota do dyspozycji dzielnicy 34 tysiące zł. Jest to taka sama kwota, jaką mieliśmy do dyspozycji w roku ubiegłym, a właściwie bieżącym, bo teraz planujemy rok 2014. Tutaj w stosunku do tego, co było w roku 2013, jest małe przesunięcie dotyczące punktu 9, czyli opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Jest to zmniejszenie tej kwoty. I ze względu na to, że obecnie korzystamy tylko z jednej linii telefonicznej, dotychczasowe dwie zostały zmniejszone do jednej. Słusznie, bo nie były potrzebne dwie linie. I te pieniądze zostały przekazane, Pani Agato, proszę mi przypomnieć, na zakup usług pozostałych, tak? Zakup usług audio. Jakieś pytania? Zakup usług pozostałych, te 8 tysięcy złotych, to jest taka dość znacząca kwota. I co jest w tym punkcie? Jakie to są zakupy? Przede wszystkim tu są pobierane opłaty przez ZBK. 3/4 tej kwoty to są opłaty ZBK. Czyli to wynajęcie. Czyli takie administracyjne. Wszystko. Okay. Nie widzę, nic. Proszę w takim razie przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie 15 głosami uchwała została przyjęta.